A nie na wolne pole, ale skuteczna interwencja i od autu wznowią grę zawodnicy w białych koszulkach. Ładne rozegranie. Tymczasem rywale wyprowadzają swoje piłki. Jedna piłka z prawej, druga z lewej. Atak obydwoma skrzydłami. Sędzia słusznie stosuje przywilej korzyści. I gol! Dwa naraz! To są te indywidualne zdolności! Czarne koszulki idą za ciosem, przechwyt. Na powtórce widać brutalne uderzenie w twarz. Oj, dyskusje z sędzią mogą ich słono kosztować. Szarża białych zaraz wyjdzie sam na sam, ale niestety pułapka offside'owa. Tu nie potrzeba VAR-u. Może teraz stały fragment gry? A w murze wszystkich 12 zawodników? No nie wygląda to ciekawie. Tymczasem mamy zmiany. Na boisku pojawi się powiew świeżości. I po co było tak szaleć? Czy biali mogą to jeszcze wygrać? Co tu się dzieje? Może teraz szansa dla białych koszulek na zmianę rezultatu? Niestety nie ma bramki! Nie ma bramki, proszę Państwa! Bramki nie ma! Tato, o co w tym chodzi? To normalne, że Was to dziwi. Trudno zrozumieć taką grę bez zasad. Ten mecz wygląda tak jak walka o demokrację i praworządność w Polsce, którą my, obywatele, prowadzimy od 2000 dni. Wciąż gramy, chociaż przeciwnik oszukuje i fauluje, ma władzę i komentatorów. Nie poddajemy się. Gramy pressingiem, dryblujemy i mimo wszystko wciąż strzelamy bramki. Oni na razie mają przewagę, ale to po naszej stronie są zasady i przyszłość. Nie pozwól, żeby wygrały czarne charaktery. Włącz się w mecz o wszystko. Razem możemy go wygrać! Yeah!